Cześć, ja nazywam się Kinga Kurek i jestem instruktorem Indigo z Żar. Zima i święta zbliżają się wielkimi krokami, dlatego przygotowałam dla Was zdobienie w tej tematyce. Do tego zdobienia używam koloru hrabina, którą nakładam na dwie warstwy, każdą z nich utwardzam 30 sekund w lampie. Kolor Toffee Coffee posłuży mi do namalowania piernika w kształcie serca. Malowanie serduszka zaczynam od wstępnego szkicu kolorem, który wybrałam. Na ten moment nie przejmuję się kształtem serca, ponieważ później będę korygować jego kształt. Szkic zaczynam malować od łuków, które schodzą ku środkowi, dzięki czemu tworzą nam kształt serca. Po wykonaniu wstępnego szkicu biorę pędzelek Aquarel Stink, którym będzie łatwiej mi wypełnić całe serce. Po dopieszczeniu całego serduszka biorę top super mat, którym pokryję całego tipsa i będę utwardzała go 30 sekund. Kolejne kroki w naszym zdobieniu będę wykonywała Arte Brillante White, którym wypełnię większą część naszego serca. Będzie to nam imitować lukier. Tutaj również postępuję podobnie jak przy malowaniu serduszka hybrydą. Maluję wstępny szkic, a później pędzlem Aquarel Stink wypełniam całość. Po wypełnieniu całego serduszka Arte Brillante będę je posypywała proszkiem akrylowym, by nadać mu efektu 3D. Pamiętajmy o tym, żeby posypywać nasze zdobienie proszkiem akrylowym kilkukrotnie i nie zostawiać świecących miejsc. Takie zdobienie utwardzamy 60 sekund w lampie. Przy pomocy sondy wykonam śnieżki. Wykonuję dwie kropki na każde ramię oraz jedną po skosie. Pędzelkiem 007 od środka do zewnątrz wyciągam każde ramię śnieżki. Jeśli chcemy, żeby nasza śnieżynka wyszła bardzo cieniutka, pamiętajmy o tym, by nie dopierać zbędnego produktu na pędzel, który doda nam grubości. W dolnym rogu tipsa również wykonam taką samą śnieżynkę, tą samą techniką. Po wykonaniu drugiej śnieżynki wykonuję parę białych kropek sondą, które będą imitować nam śnieg. Na tym etapie można zakończyć to zdobienie, ale ja jeszcze pokuszę się o wykonanie całej obramówki naokoło tipsa, która dopełni nam to zdobienie. Malując obramówkę, staram się, by z każdej strony miała taką samą grubość. Wszystkie białe elementy wykonuję Arte Brillante White i utwardzam go 60 sekund w lampie. Tak będzie się prezentowało nasze zdobienie. Mam nadzieję, że Wam się podoba i z chęcią odtworzycie je na paznokciach swoich klientek. Do zobaczenia w kolejnych filmach.